tennis. Wcześniej było. Slightly battered. No car. No car. Looks like egg. Odbudujesz na samochód na kormorana? Ja myślę, że z tego egzemplarza, którym jeździliśmy, już niewiele zostało, ale, ale pewnie będzie nowy, przynajmniej mam taką nadzieję. I będziesz walczył dalej, by utrzymać swoją pozycję? Tak, oczywiście, to połowa sezonu, jeszcze nic straconego. Tym razem się nie udało, staraliśmy się. Trochę zabrakło szczęścia, zwykłego szczęścia na trzecim odcinku specjalnym dnia dzisiejszego. Złapaliśmy kapcia i to, że było śmieszniej na prawym kole podczas pokonywania lewego zakrętu, także po prostu jakiś fatalny pech. Strata minuty, przed ostatnią pętlą zostało 11 sekund do Leszka. Oczywiście, jak zwykle podejmuję w takiej sytuacji rękawice. Chcieliśmy wygrać ten rajd, pojechaliśmy bardzo szybko pierwszy odcinek z ostatniej pętli, odrabiając 4 sekundy, pozostało 7 sekund na dwa odcinki, a więc realna szansa wyprzedzenia Leszka. No niestety na mostku Leszka Orskiego, bo taki ma pseudonim nasz samochód, opuścił drogę przy bardzo dużej prędkości i niestety wylądowaliśmy daleko od drogi. Auto się nie nadaje do kontynuowania zawodów. Znaczy ono w zasadzie się już do niczego nie nadaje. To najważniejsze, z wami wszystko w porządku. Tak, przynajmniej tak przypuszczam. Czy odpowiada ci rola szpiega, tak jak popularnie nazywają waszą pracę przy rajdach? Bardzo miła robota, odpowiedzialna i przynosi trochę satysfakcji nawet czasem. Jak oceniasz w takim razie dzisiejszy sukces Leszka? No, troszeczkę pomógł Janusz, który popełnił błąd, złapał gumę. Potem zrobiło się ciasno, niestety opuścił drogę i Leszek wygrał. Łatwiej się ucieka, czy łatwiej się goni? Wydaje mi się, że łatwiej się goni. Ewidentnie. Jakie trudności były na trasie tego rajdu? Inaczej, co do twoich obowiązków należy? Jedziesz przed zawodnikami. No, sprawdzić, co się dzieje z drogą, czy na cięciach nie ma jakichś kamieni, których nie było przedtem. Jaki jest asfalt? Czy mokry, czy nie mokry? Czy jest syfek wyrzucony na drogę? Kamienie, różne takie historie. Rajdowcy twojego pokolenia zaczęli właśnie pomagać młodszym kolegom. Czy to jest naturalne? Ja myślę, że tak, to jest bardzo naturalne. Jak spotykasz się z Gryczyńskim, spotykasz się z Pawłem Przybylskim? Mówicie o tym, co było dawniej, czy o tym, co teraz robicie? Nie, no, komentujemy sobie, co robią nasi zawodnicy, że tak powiem. I co powiedzieli o twoim zawodniku, czyli o Leszku, konkurenci? To, że nic konkretnego. To jesteśmy powściągliwi w rozmowach bardzo, jako szpiedzy. Nie była to trudna sztuka. Proszę? Jak smakuje zwycięstwo w rajdzie polskim? Nie było to łatwe. No właśnie, lepiej. Było to szalenie trudne, powiem szczerze. Tak sądziłem, że trzeci dzień może być decydujący, gdyż przeważnie jesteśmy przyzwyczajeni do dwudniowych rajdów i zdaję sobie sprawę, że trzeci dzień jest bardzo wyniszczający i dla sprzętu, i dla zawodników. Łatwo popełnić dużo błędów. Powiem, że dla mnie drugi dzień był koszmarny. Myślę, że dzięki
psychice przede wszystkim wytrzymałem ten dzień. W związku z tym rozpoczęliśmy trzeci troszeczkę z mniejszym nastawieniem, gdyż mówiąc szczerze, wiedzieliśmy, że sukces może przyjść ten czas, kiedy Janusz popełni jakiś błąd. Tych błędów u nas w drugi dzień było tak dużo, że straciliśmy masę, naprawdę masę czasu, Janusz jechał doskonale. No i jak gdyby w pewien sposób wykrakałem, ten błąd nastąpił. Później już przyspieszyliśmy, choć Janusz jechał wręcz rewelacyjnie, bardzo szybko, ale chyba za szybko w jednym miejscu, no i tak się stało. Przykro mi, że niestety skończył poza drogą, ale tak jest ten sport. Dziękuję mu za wspaniałą walkę, a my po prostu jesteśmy szczęśliwi, bardzo szczęśliwi. Wygrać rajd polski to tak piękna i wspaniała chwila, że nawet nie wiecie. Chciałeś wrócić na pozycję lidera klasyfikacji generalnej i się udało. Tak, udało się. Wspaniale, cieszę się bardzo. Choć mówiąc szczerze, przez moment nawet zwątpiłem podczas tego rajdu, ale taktyka okazała się słuszna. Jestem szczęśliwy. Dziękuję wszystkim. Czy komuś chciałbyś zadedykować to zwycięstwo? Nie, ja myślę, że nikomu szczególnemu. Tak wszyscy przez tyle lat pracowali na ten sukces. Ci, którzy byli ze mną. Ci moi wspaniali kibice, którzy jeżdżą od początku do końca, którzy są ze mną w każdym miejscu. No po prostu myślę, że dla nas wszystkich jest to wielkie święto. Właśnie dzisiejszy dzień, rajd polski, no coś niesamowitego. Jestem naprawdę szczęśliwy. A co okazało się decydujące? Wiara do końca w sukces, odporność psychiczna, determinacja? Ja myślę, że no nie ukrywam, że myślę, że psychika odegrała tutaj bardzo dużą rolę. Nie pojechałem maksymalnie tego OS-u, który powinienem pojechać. Janusz, i być może lepiej, bo Janusz wygrał go 4 sekundy. Pojechał go wyśmienicie. Mówię o kamionkach. Natomiast zostawiłem sobie margines, pewną dozę bezpieczeństwa. Nie ukrywam, że miałem pojechać absolutnie wszystko, właśnie następny odcinek specjalny. No ale w momencie, kiedy zobaczyłem ten przykry wypadek, po prostu pilot na mnie tak wrzeszczał, że musiałem ściągnąć nogę z gazu i praktycznie stoczyć się na luzie do mety. Dziękuję. To mi przykro, ale... Wszystkiego dobrego. Gratulacje wam. Gdzie jest pilot? Witam w świecie żywych. Cieszę się, że jesteś. O tak, stary. Wiem wszystko. Wiem, że mam doświadczenie. Zaraz przyjdę. Co ci powiedział Jarek? Że mamy ciężką pracę. Było ciężko? Cały czas jest ciężko. Jak się ma ich jeszcze za konkurentów, to cały czas jest ciężko. Ale dzisiaj macie święto. Tak, troszkę nieoczekiwane, trochę prezent od losu. No nie wiem, jak to nazwać. Bardzo się cieszymy, jesteśmy bardzo wzruszeni przede wszystkim. Tak, na pewno mamy święto. Było. No szybko i dość tak powiedziałbym niespodziewanie. Nie bardzo wiem, jak to w ogóle opisać. No po prostu daliśmy na chyba ze 3 czy 4 dachy, czy był rów najpierw, później. Powiem szczerze, że nie bardzo to notuję. Będziemy się znowu z Januszem pewno przez najbliższe pół roku sprzeczać, co było wcześniej, a co było później. Auto wylądowało poza drogą 20 metrów poniżej, gdzieś między drzewami. A no cóż, stwierdziliśmy, że w zasadzie to możemy być szczęśliwi, że wyszliśmy z tego samochodu w własnych siłach, bo nie wyglądało to dobrze. Powiedz mi, czy znacie jakby tak, czy to... Po prostu naniesiony żwir, jak to ocenia Janusz? Nie, no to jest taki bardzo w zasadzie charakterystyczny i trudny element i to nie o to chodzi, że on nas zaskoczył. A wygraliśmy poprzedni odcinek z Leszkiem, ta różnica się zmniejszyła do 7 sekund. To jest taka różnica, którą i zarówno Janusz, jak i Leszek potrafią między sobą rozegrać. A naprawdę pojechaliśmy szybko. Szybko znaczy, że właśnie w tych trudnych elementach trzeba jechać ekstremalnie szybko. No i czasami się nie udaje, no to jest taki sport. Ci, którzy jeżdżą wolno, przyjeżdżają na ostatnich miejscach. Natomiast ci, którzy chcą wygrać, muszą jechać maksymalnie szybko i trzeba nie popełnić błędu. My popełniliśmy ten błąd tym razem. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.